Radio Wnet, www.wnet.fm. A my jesteśmy w Krynicy, forum ekonomiczne, 28 forum ekonomiczne trwa. Pan profesor Waldemar Paruch jest gościem Poranka Wnet, Centrum Analiz Strategicznych Rządu. Dzień dobry, panie profesorze. Witam. No dobrze, my tutaj na forum gospodarczym, na forum ekonomicznym mamy do czynienia z geopolityką. Zgadza się pan z takim zdaniem? Zgadzam się. I opowiedzmy o tej geopolityce, o tym momencie politycznym, w którym to forum się odbywa. No mamy geopolityczne zawirowania. Oczywiście w geopolityce zawirowania znaczą nie tyle, co w polityce. Co nam się zmienia? Zmieniła nam się polityka amerykańska wobec Europy. I to jest pierwszy punkt, prawda? Główny czynnik zmian geopolitycznych dzisiaj. Odczytywania inaczej geopolityki, bo geopolityka jako taka się nie zmieniła oczywiście. Natomiast nie widać, nie ma świadomości tej zmiany w Brukseli. To jest kolejny ważny element. Bruksela nie potrafi racjonalnie przeanalizować polityki Donalda Trumpa. Traktuje go w sposób dziwny, może takiego słowa użyję. A jeżeli to będzie polityka trwała, czytaj Donald Trump będzie rządził następną kadencję, to decydenci unijni mają problem z adaptacją do tej polityki. To jest pierwsza zmiana. Zmiana druga, wyraźnie się utrwaliła polityka rosyjska, którą widzimy po 2008 roku, czyli trwałej ekspansji rozbijania wspólnoty europejskiej. To wyraźnie widzimy z przełożeniem na poszczególne państwa. To też widać w kolejnych wyborach. Po trzecie, coraz wyraźniej odczytuje się jako błędy polityczne dwie decyzje, które podjęła Angela Merkel. Pierwsza decyzja to jest ta dotycząca migrantów, czyli owo otwarcie i próba przebudowy ładu społecznego w Niemczech, czytaj również w Unii Europejskiej. I drugi błąd, słabe odczytanie mechanizmów demokratycznych. Merkel nie zauważyła, czy nie wzięła pod uwagę, że w ramach logiki demokratycznej państwa środkowoeuropejskie się zbuntują przeciwko jej polityce migracyjnej. No i tego się najprawdopodobniej nie spodziewały. Proszę zwrócić uwagę, stop polityce migracyjnej w stylu Angeli Merkel postawiły takie państwa jak Republika Czeska, Słowacja, Węgry, o co było się trudno spodziewać. No i Polska, wiadomo, po 2015 roku konsekwencja zmiany politycznej w Polsce. To są chyba główne determinanty rozgrywki, która się toczy w Europie i wokół Europy. I ta oś Waszyngton-Berlin jest osią bardzo ważną. Dzisiaj tu już nie ma, to trudno mówić o osi. Trump prowadzi politykę adresowaną wobec państw członkowskich Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, Trump jak przyjeżdżał ostatnio w Europie, to głównych rozmów nie prowadził w Brukseli i nie z politykami brukselskimi. To główne rozmowy toczyły się z przywódcami poszczególnych państw. Słynne wystąpienie, wizyta Donalda Trumpa w Warszawie, jego mowa w Warszawie pokazywała sposób patrzenia Trumpa na stosunki międzynarodowe. Kompletnie inny od Baracka Obama administracji demokratycznej. I to są muszą z tego wyniknąć wyraźne konsekwencje. Czy administracja amerykańska, prezydent Donald Trump serio traktuje to, co się dzieje tutaj w Krynicy? Bo tu w Krynicy najbardziej obecna jest idea Międzymorza, Trójmorza. Niekoniecznie wydarzenia w Krynicy, nie przesadzajmy. Natomiast sama koncepcja Trójmorza jest na pewno koncepcją wspieraną przez Amerykanów. Jest tylko pytanie, w jakim stopniu wspieraną. No wiemy na pewno, że jest to wsparcie militarne, czyli wyraźnie dla Amerykanów ta część Europy zaczyna odgrywać istotną rolę strategiczną. Patrzymy na politykę rosyjską, ewentualną politykę chińską, gdyby takowa była efektywna w odniesieniu do Europy i oczywiście politykę niemiecką. Bo moment, kiedy Trump podjął decyzję o zmianach w stosunkach gospodarczych światowych, czyli spowodowanie odejścia od tego wielkiego deficytu gospodarczego, handlowego, jak Ameryka ma głównie z Niemcami, to musi pociągnąć decyzje określone polityczne wobec Europy i Niemiec. Jakie to muszą być decyzje? Trump, żeby wygrać następną kadencję, musi ruszyć gospodarkę amerykańską. Nie ruszy jej, nie wprowadzając rozwiązań celnych na przykład. I dwie są, właściwie dwa państwa, Niemcy, to jest Europa, najsilniejszy eksporter europejski, i Chiny. Wojna handlowa amerykańsko-chińska, ona się rozwija. Gdzieś w podtekście, nie w pełni, tylko proszę zwrócić uwagę, co się Chinom zdarzyło. Otóż Rosja poprzez politykę zagraniczną zablokowała jakiekolwiek szlaki handlowe chińskie do Europy, które muszą przechodzić przez terytorium albo rosyjskie, albo przez Rosję kontrolowane. Ta wojna w Syrii jest tutaj bardzo istotna, bo ona blokuje taki szlak handlowy chiński do Europy, który nie byłby na terytorium rosyjskim.
I teraz tu jest, wracamy trochę do krynicy, dlatego że jest taka sprzeczność w tym, co komunikuje rząd, bo z jednej strony strategiczne partnerstwo oczywiste ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony defilada Chińczyków po promenadzie w Krynicy, czyli ta zainteresowanie Chin jedwabnym szlakiem i ekspansją gospodarczą w kierunku Europy przez jedwabny szlak, czyli przez Europę Środkową, Wschodnią, Centralną ku bogatym krajom zachodniej Europy. Panie redaktorze, a na czym polega tu niekonsekwencja? Bo ja jej nie widzę. No, że budujemy coś, co ma ułatwić politykę Chinom, które są w obozie wrogim Stanom Zjednoczonym. Tak, panie redaktorze, odróżnijmy dwie rzeczy. Na poziomie strategicznym, politycznym. Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem. W pewnym sensie przyporządkowani, może tak to powiem, interesom amerykańskim, bo jest duża zbieżność między naszymi interesami w tej części Europy, a interesami amerykańskimi w tej części Europy. Natomiast nie ma żadnego strategicznego partnerstwa ani z Chinami, ani z Niemcami. Tu jest sobie nie interesu. Dzisiaj bez kapitału chińskiego bardzo trudno jest robić interesy i wielkie inwestycje, bo to jest gigantyczny kapitał. Ale panie profesorze, przecież właśnie straciliśmy naiwność, myśląc o kapitale jako czymś po prostu, tylko kapitał jest polityczny. Wędruje polityczny kapitał. Razem z Chińczykami, którzy mają znaczki w klapie z czerwoną gwiazdą. No. Panie redaktorze, a czy się w Berlinie ktoś przejmuje dyktaturą Łukaszenki, inwestując na Białoruś? Czy się ktoś przejmuje ową czerwoną flagą, prowadząc interesy z Chińczykami, bądź racjonalistami? Ale jeżeli chcemy naśladować Berlin, to otwórzmy granice dla imigrantów. No nie, no każde państwo ma swoje interesy, elita je definiuje. Powiedzmy, Eryk Mistewicz jest w studio, zaraz Eryk, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Eryk Mistewicz, między innymi redaktor pisma Wszystko, wydawca, redaktorem naczelnym jest profesor Michał Kleiber. Wydawca. Wszystko, co najważniejsze. Wszystko, co najważniejsze. Informacje, zmieniamy wiedzę. Tu w Krynicy, czy dokonało się coś istotnego? Jeśli chodzi o Trójmorze, oczywiście, porozumienia gospodarcze. Co? No jest, jest to pogłębianie strategicznego partnerstwa z Litwą. To wyraźnie widać. Ta nagroda wczoraj przyznana, ogłoszona i wręczona pokazuje, że mamy już nie tylko odwilż w relacjach polsko-litewskich, ale zasadniczo kolejny etap. Przypomnę, że zaczęło się to od słynnej wizyty marszałka Marka Kuchcińskiego, wystąpienie w Sejmie Litewskim. Było bardzo dobrze odczytane i to nie tylko na Litwie, ale także w Rosji. O czym wiemy, że Rosja zauważyła zwrot strategiczny, czyli wyszliśmy z pewnego pata, który pozostał w stosunkach polsko-litewskich jako spadek po rządach PO-PSL. Prawda? Te stosunki utknęły w martwym punkcie. Pojawia się wątek kolejnych inwestycji infrastrukturalnych, więc mówimy o uzupełnieniach Via Carpatii przez linię kolejową, ta kolej wielkich prędkości. Dyskusja się zaczęła, jak to ma wyglądać, w jaki sposób ma to przebiegać. Oczywiście skąd wziąć kapitały na ich zbudowanie. Jest problem, na ile do Trójmorza ma wejść Ukraina. Strona polska wyraźnie zachęca Ukrainę, żeby weszła do Trójmorza na pewnych określonych warunkach, które są pochodną stanu stosunków polsko-ukraińskich dzisiaj. To słynne zdanie, że trudno sobie wyobrażać Ukrainę w Europie ze Stefanem Banderą jako postacią symboliczną dla dzisiejszej Ukrainy. To jest pewna granica już nie tylko symboliczna i nie tylko historyczna, ale także polityczna. Stały ujawnione pewne bardzo ważne tematy, wokół których się będzie toczyła dyskusja przez najbliższe miesiące. I ta dyskusja rzeczywiście tu się pojawia cały czas. Bardzo duża reprezentacja Węgier, to też jest ważne. To standardowe. To standardowe, ale jest ich więcej niż w zeszłym roku. Tak. Zresztą odwołamy się tutaj do wiedzy. Moment, ale panie redaktorze, jest bardzo duża reprezentacja rumuńska, której do tej pory nie było, serbska, która była rzadkością w Krynicy, hiszpańska, która się nie pojawiała. Proszę zauważyć kompletnie nowe podmioty polityczne, które się tutaj pojawiły. Wystarczy było posłuchać konferencji Europa Karpa. Są całkowicie nowi politycy, nawet już prowadzący panele. Już niekoniecznie są to panele tylko polskie, przez polskich naukowców czy polityków prowadzone. A przez kogo? Przez niemieckich, przez Rumunii się pojawiają, Węgrzy się pojawiają, mamy Słowaków, bardzo liczną reprezentację. Czechów, co też nie było łatwe, ponieważ współpraca między elitą intelektualną polską a czeską była w powijakach. Zresztą jest tyle myślenia są. Zresztą jest bardzo, trudne, tak. Bo Kompletnie różne wartości z tym myślenia. Tak. To jest prawda, doświadczyliśmy tego w Pradze, ale odwołamy się do wiedzy i zmysłu obserwacyjnego Eryka Mistewicza. Co ty zaobserwowałeś tutaj w Krynicy? Czy jest jakaś ewolucja i co było ważnego z twojego punktu widzenia? Jestem już w Krynicy chyba 8 czy 9 rok i mam wrażenie, że ta Krynica teraz jest zupełnie inną Krynicą. Bardziej, w ogóle odmienna od Krynicy zeszłorocznej.
Mam wrażenie, przynajmniej może dlatego, że takie ścieżki tematyczne spotkań wybierałem, bardziej nasycona warstwą intelektualną i strategiczną. Być może dlatego, że omijałem warstwę biznesową, stricte biznesową, rozwiązania biznesowe, czyli to, czego rzeczywiście jest dużo, no bo trudno, żeby na najważniejszym wydarzeniu takim łączącym administrację publiczną, elity polityczne, elity samorządowe, elity gospodarcze, gospodarka nie była tak silnie reprezentowana i oczywiście jest. Natomiast rzeczywiście ten poziom rozmowy o Europie za 20, za 10 lat, relacji, ten panel, który wczoraj zrobiliśmy z reprezentantami bardzo dobrze zresztą wybranych elit francuskich, bo zaprosiliśmy kilku znaczących graczy na francuskiej scenie intelektualnej. Zrobiliśmy panel o stuleciu Europy, w stulecie odzyskania niepodległości i pokazania tego, jak 1914-1918 rok były traktowane przez część zachodnią Europy i przez część środkową. To są zupełnie inne święta, ale jednak coś nas łączy. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób, pan minister Paruch mówił o tym, w jaki sposób Polska może być takim zwornikiem Trójmorza. Dla mnie jest ważne, abyśmy powrócili do tego, czym żyła, jak funkcjonowała polska elita intelektualna i francuska elita intelektualna w ciągu ostatnich dwóch wieków, kiedy byliśmy sobie bardzo bliscy. Środowisko elity francuskiej i elity polskiej rzeczywiście współpracowało. Od kilkunastu właściwie lat te relacje bardzo się pogorszyły, głównie z uwagi na zmianę polityczną we Francji, ale też nie tylko. Po prostu się nie rozumiemy, nie rozumiemy się wzajemnie, nie uznajemy swojej gdzieś w różnych porach wyższości i możliwości współpracy. No ale a jak mamy się rozumieć? My mamy w naszej polityce i w naszych umysłach mamy kod Jana Pawła II wpisany, a francuskie elity mają zupełnie inny kod. Kod nazwijmy go konbendita. Zabijania kleru i rewolucji francuskiej chociażby. No, w jakim sensie? No tak. I jak tutaj... znaczy to jest to samo, co z Czechami, tak? Rozmawiasz z Czechem i on uważa, że każdy człowiek wierzący jest nienormalny, tak? Bardzo to się zmienia. Francja obecna, szczególnie w ostatnich latach, szczególnie w tym ostatnim czasie, kiedy to okazuje się, że błędy popełniane przez socjalistów w ostatnich kilkudziesięciu lat we Francji doprowadziły Francję na skraj ekonomicznego również kryzysu, który jest kryzysem ukrywanym i tak dalej. Nagle się okazuje, że kościoły we Francji zaczynają się na nowo zapełniać, że trwa poszukiwanie idei i tego, w jaki sposób Francja może być godna. Ja muszę się wycofać, bo zrobiłem coś, czego nie lubię, uogóliłem coś, co nie powinno podlegać, bo są i tacy, i inni. Jest różnorodność w każdym kraju i w każdym miejscu. Panie profesorze. Te różnice polsko-francuskie nie tylko wynikają z stosunku i pozycji kościoła i tam, i tu, są znacznie głębsze. Gdzie indziej bym je trochę lokował. Proszę zwrócić uwagę, w Polsce była i jest nadal fascynacja Napoleonem, bonapartyzmem, bardzo mocno obecna w polskiej myśli politycznej różnych czasów, także współczesne. A przecież była to myśl wyraźnie antykościelna. Może nie antyreligijna, bo tu też Napoleon odszedł od jakobinów, od tego stylu jakobińskiego, co nie przeszkadzało w fascynacji kulturą i myśleniem francuskim w Polsce, chociażby międzywojennej. Tam już się rozbieżności interesów były fundamentalne, bo proszę pamiętać, że Francja się zafascynowała Rosją. To wyjście z dylematu wiecznego konfliktu francusko-pruskiego czy francusko-niemieckiego doprowadziło we Francji do fascynacji Rosją, co u nas było nie do wyjaśnienia, nie do wytłumaczenia. I Rosją, która pracuje nad tymi relacjami. To w jaki sposób nad Francuzami pracuje Rosja, to jest oczywiste. Natomiast w kontekście tych różnic polsko-czeskich miarodajny jest stosunek do powstania warszawskiego i kapitulacji elity czeskiej, że tak powiem, w 1938 roku. Dla nas decyzja czeska z 1938 roku jest kompletnie nieracjonalna. Absurdalna jest wyrazem ocen w kategoriach kolaboracji. Natomiast Czesi, jak my im opowiadamy, dlaczego powstanie musiało wybuchnąć warszawskie i dlaczego ta decyzja była racjonalna, kompletnie tego nie rozumieją. To pokazuje różnicę w stylach myślenia. Ale to wszystko się przełamuje i wszystko się zmienia. I to właściwie w Krynicy jest odczuwalne. I to Krynica jest takim papierkiem lakmusowym, jak może to wyglądać dalej. Wczoraj w ostatniej chwili zaprosiliśmy do takiego panelu również
przedstawicieli polskich elit, ale był i profesor Krasnodębski, i profesor Kleiber, redaktor naczelny, wszystko co najważniejsze, ale był też ambasador Pierre Lévy, ambasador Francji w Polsce, który bardzo jasno dał kilka istotnych, mimo że w języku dyplomacji to jest do zrozumienia, kilka istotnych sygnałów. Te sygnały mogą przełożyć się w coś dobrego w relacjach polsko-francuskich. Po pierwsze mowa dyplomacji plus jeszcze sposób formułowania niektórych opinii przez Francuzów jest bardzo zawoalowany. Jeżeli zaczniemy się wzajemnie szanować, bo ja przypominałem zdanie Valérego Giscarda d'Estaing, które publikowaliśmy na Wszystko co najważniejsze, jego tekst o tym, że największym błędem strategicznym Francji było to, co wydarzyło się i Europy, było to, co wydarzyło się w 2004 roku, czyli rozszerzenie Europy. Jeżeli tak mówi, tak pisze były prezydent Francji, no to o czym mamy rozmawiać? Z kolei również politycy polscy nie do końca rozumieją wciąż, jak ważne są symbole, osoby w życiu Francji. Jak to można zmienić? W kontekście relacji polsko-francuskich jest jeszcze jedna bardzo ważna determinanta. Otóż mamy różne typy narodów. Naród francuski jest to jednoznaczna wspólnota polityczna. Francuzów nie dziwi fakt, że obywatel Francji i Francuz może być różnego pochodzenia, w różnym państwie się urodzić, różnie wyglądać, byle znał język francuski i znał prawo francuskie. W Polsce kompletnie nie do pomyślenia. Nasz naród się ukształtował w kategoriach etniczno-kulturowych. Przeważyły lata międzywojenne, kiedy klęskę ponieśli ci lansujący pomysł na budowę narodu jako wspólnoty politycznej. I to są kompletnie różne kody już genetyczne, które utrudniają zrozumienie racji francuskiej w Polsce, a polskich we Francji. Ale warto jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, czym tutaj pan Eryk Misiewicz dotknął, mówiąc o Francji. Ja przytoczę taką dyskusję, która wczoraj miała miejsce, może dwie wypowiedzi, które wczoraj miały miejsce na Europie Karpat, na jednej z konferencji, kiedy wiceprzewodnicząca Cortezów hiszpańskich opisywała sytuację w kategoriach bardzo ciekawych. Ona uznała, że nie ma, do Europy nie dociera migracja nielegalna, tylko migracja nieregularna. Podzieliła migrację na regularną i nieregularną, ponieważ według niej podział na legalną i nielegalną jest niepoprawny politycznie. Bardzo ciekawy podział, kompletnie w Polsce nie do zrozumienia, nie do zaakceptowania. W odpowiedzi minister profesor Krzysztof Szczerski o jednej bardzo ważnej informacji powiedział, kapitalnej. Otóż Unia Europejska wydała w ostatnim roku ponad 800 tysięcy wiz przybyszom spoza Europy do pracy. Z tego Polska wydała ich około 500 tysięcy. To wyszło w ten sposób, że ponad połowa osób, które legalnie podejmują pracę na terytorium Unii Europejskiej, uzyskała wizy w Polsce. Czyli my niejako zdejmujemy ten nacisk na rynek pracy europejski. Powiedział pan o panu ministrze Krzysztofie Szczerskim. Jaki uważa pan będzie najważniejszy punkt w czasie spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych? Myślę, że po pierwsze Trójmorze, to w sensie politycznym, w sensie militarnym, to jest problem przekształcenia tymczasowego pobytu wojsk amerykańskich w stałą bazę. To byłby chyba miernik taki bardzo pragmatyczny, ewentualny efekt tej wizyty. Oczywiście niezrealizowany w wymiarze tu i teraz natychmiast, bo to wymaga decyzji budżetowych. Wiadomo, w Stanach Zjednoczonych są pewne determinanty ustrojowe. To chyba byłyby dwa główne tematy. Eryk? Jeżeli chodzi o rozmowę prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Trumpem, kwestii jest wiele. Nie byłbym takim optymistą, jeżeli chodzi o stałą obecność. Bardzo ważny w tym kontekście jest na przykład Centralny Port Komunikacyjny, który do tej pory w tym kontekście nie był omawiany, a to rzeczywiście może być bardzo istotne. Bo bez decyzji strategicznej amerykańskiej Centralny Port Komunikacyjny będzie projektem bardzo trudnym do zrealizowania, bo to muszą być decyzje na poziomie globalnym, bo to jest przebudowa architektury w Europie, a tak naprawdę w Euroazji. Bardzo ważna decyzja strategiczna. Dokładnie tak. I tu stawiamy kropkę. Rozumiem, że dzisiaj też są rozmaite zdarzenia. Możemy się spotkać w studio w Warszawie i dalej kontynuować naszą rozmowę. Profesor Waldemar Paruch, Centrum Analiz Strategicznych, szef Centrum Analiz Strategicznych, był gościem Poranka Wnet. Eryk Misiewicz. Dziękuję panie Dziękujemy profesorze. Państwu. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, bo my podróżujemy w czasie. A, wiem, co jest mi potrzebne. Moment, jeszcze chwilę, panie profesorze. Potrzebne mi są takie rzeczy. Przede wszystkim przydałby mi się jakiś kontakt z Łukaszem Jankowskim, który sobie grzecznie i wesoło rozmawia na ławeczce. Panie profesorze, Kurier Wnet, oczywiście jako lektura nie obowiązkowa, ale przyjemna. Wymieniamy wszystko, co najważniejsze, zostawiam Krzysztofowi
Skowrońskiemu. Kurier Wnet biorę do lektury i rzeczywiście ważne. Forum Dziennikarzy, nowa edycja i super. Nowa formuła, ale to nie wszystko, bo to są dary, a teraz siostra Michaela Rak buduje hospicjum dla dzieci, rozbudowuje hospicjum, które jest, buduje hospicjum dla dzieci w Wilnie. Przypomnę Państwu SMS o treści Wilno pod numer 72405, można wysłać 2 zł plus VAT, czyli 2,46 i wsparcie liczy się. Tutaj też jest numer konta, prosimy o wsparcie. Radio Wnet, www.wnet.fm.